Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Detroit Become Human. No to co, wracamy do ogrodu Zen. Skoro tu jesteśmy, no nie mogłoby zabraknąć gwoździa programu, czyli powitanie z kamieniem. Jakiekolwiek ma to znaczenie, bo... I czy będzie jeszcze możliwe? Można. Myślę, że będzie to odgrywało bardzo ważną rolę w czasie naszej historii, chociaż na ten moment nie mam zupełnie pojęcia, jakie może być znaczenie tego miejsca. Czyżby Amanda schowała się pod drzewem? Są zalety czasem takich nietypowych liści. Swoją drogą myślę, że to kryje się pod jakąś taką kopułą. Ogród Zen, gdzie zawsze jest ładnie, a to niekoniecznie. Choć sam deszcz też może mieć znaczenie metaforyczne. Witaj, Amando. Connor, czekałam na ciebie. Przejdziemy się trochę? Ten defekt mógł mieć przydatne informacje. Szkoda, że nie udało ci się go złapać. No niestety. To, co było dobre dla Hanka, niekoniecznie dla niej. Zgadzam się. Być może nie nadaje się do tego śledztwa. Być może trzeba mnie zastąpić. Udało ci się czegoś dowiedzieć? To jest dość duży problem, bo nie wiem, czy chciałbym je wszystko przekazać. Znalazłem jego dziennik. Jest zaszyfrowany. Odczytanie go zajmie tygodnie. Coś jeszcze? A z drugiej strony może mieć to jakieś głębsze znaczenie. Ściany mieszkania pokrywały rysunki labiryntów i symbole. Podobnie jak inne defekty, miał obsesję na punkcie RA9. Prawie udało ci się schwytać tamtego defekta. Jak wyglądają twoje relacje z porucznikiem? Poprawia się. Rozumiem go lepiej, a on przyzwyczaja się do mojej obecności. Mamy mało czasu. Defektyzm wciąż się rozprzestrzenia. To tylko kwestia czasu, zanim dowiedzą się media. Musimy coś zrobić. Za wszelką cenę. Rozwiążę tę sprawę, Amando. Nie zawiodę cię. Mamy nową sprawę. Znajdź Andersona i zbadajcie to. I tak bez whisky w gości. Jak on chce zyskać sympatię Hanka, no? No dobra, zacznijmy od samochodu. Wiele to tu nie widać. Tyle co Detroit. O, myślałem, że zostawił zapalone światła. No właśnie, trzeba pamiętać o psie. Chyba nas nie pogryzie. No w jaki sposób taki pies by traktował? O wilku mowa. Prawie o wilku. Jaki sposób by traktował androida? Tak, nie ma jakiegoś zapachu czy czegoś tak... Gumowa kaczka czy jak? Poruczniku Anderson! Przynieśliśmy whisky.
Jest pan w domu? Znaczy, no jednym ze sposobów pewnie byłoby tu stanie i dręczenie przycisku, aż w końcu by otworzył, ale nie wiem, z drugiej strony włamanie chyba nie jest dużo lepszą metodą. Ciężko powiedzieć, nie chcę zdenerwować tutaj naszego nowego kolegi, że jakby nie podchodzić do tego. Jest nieprzytomny. Poruczniku Anderson! No dobra, tego się nie spodziewałem. Spokojnie, Sumo. Nie jestem groźny. Widzisz? Wiem, jak się wabisz. Uratuję twojego pana. No nie będzie zadowolony, jak się obudzi. A mogliśmy wyważyć drzwi. Okej, zaczynamy. No dobra, czyli i tak więcej już nie trzeba było nieść. Czarna lama. Zostaje ten pocisk. Jak w rosyjskiej ruletce zabawa. Poruczniku! Śpiączka alkoholowa. Nawet nie wiedziałem, że tak to się nazywa. Myślałem, że po prostu zgon. Obudka, poruczniku! To ja, Connor! Spróbuję teraz pana jakoś otrzeźwić. Tylko uprzedzam. Zostaw mnie, jebany androidzie! Wypierdalaj z mojego domu! Przepraszam, poruczniku. Potrzebuję pana. Z góry dziękuję za pańską współpracę. Weź, wypierdalaj mi stąd! Sumo! Bierz go! Dobry pies. Bierz go! To brzmi jak droga na tortury. Kurwa, chyba się zżygał. Chociaż to najgorsze, czekają go dopiero rano. Zostaw mnie w spokoju, ty dupku. Nigdzie się nie ruszam. My nie mamy prawa jazdy, ktoś musi jechać. Co ty kombinujesz? O nie, nie. Nie kąpię się. Dziękuję. Przepraszam, poruczniku. To dla pana dobra. Wyłącz to! Wyłącz! Tak! Po chuj żeś tu przylazł? 43 minuty temu zgłoszono morderstwo. Nie znalazłem pana w barze, więc przyszedłem tutaj. Kurwa mać, jestem jedynym gliną na świecie, którego we własnym domu napada jego pieprzony android. Nie możesz mi dać spokoju. Zdaje się, że ma pan problemy osobiste. Powinien pan poprosić o specjalistyczną pomoc. Koniec tego, słyszysz? Wypieprzaj mi stąd! Odroczymy się. Rozumiem. Sprawa pewnie i tak nie była ciekawa. W klubie Go-Go znaleziono zwłoki mężczyzny. W takim razie poradzą sobie bez nas. Dobra, trochę świeżego powietrza nie zaszkodzi. W sypialni powinny być jakieś ciuchy. Przyniosę. Nie można było od razu mówić, że to klub Go-Go chodzi. To byśmy znaleźli lepsze metody. Ale przyniesiemy ciuchy. Może się nie spieszy nikomu. Sumo. O. Nadal widać, że fan. Widać, że też nie mamy tutaj czego więcej szukać. Myślę, że może jakieś czasopisma trzyma w domu albo coś. Idziemy.
Sypialnia. Aha. Co chce pan założyć? Pojętnie. Hipisowska wzorze... Hipisowska, tak, panie to. Idziemy do klubu GoGo. Coś więcej jeszcze? Wszystko dobrze, poruczniku? Tak. Wspaniale. Tylko daj mi 5 minut, okej? No. Pewnie. W dzisiejszym przemówieniu w kongresie prezydent Warren dała Rosji oficjalne ostrzeżenie i zażądała natychmiastowego wycofania rosyjskich oddziałów z regionu Arktyki. Czyżby znowu opinia publiczna miała się obniżyć? Kreml na razie nie reaguje, ale konflikt bez wątpienia. No kolego, że widmo wybuchu trzeciej heavy metal, zbliża się jazz, piękne połączenie. Uwielbia jazz. Sumo, coś masz do powiedzenia? Jeszcze zobaczmy, tak. O! Tu nas niestety nie dopuszczą do tego laptopa, bo myślałem, chyba że drogą dookoła, ale... Raczej tak nie możemy podejrzeć, może nie chcemy podejrzeć tak historii stron. Nie no, kolega pewnie na incognito chodzi po internecie, więc... Cóż... Cóż jeszcze, lista zakupów? Lubi pizzę i chińszczyznę i w ogóle wszystko, co jest w papierowych opakowaniach. Niestety mam wrażenie, że to będzie miał jakiś związek z androidami. Bądź grzeczny, Sumo. Niedługo wrócę. Pewnie i tak by nam nie powiedział, a... Nie chciałem go wypytywać o to. O, widzę, jest kilka ścieżek. Zaczekaj na Henka. Znajdź zdjęcie syna, to było najważniejsze z rzeczy, które mogliśmy tutaj znaleźć. No, nie dali nam dużo czasu, chciałem jeszcze do pokoju wejść, zastanawiam się te dwie tu boczne odnogi, ale prawdopodobnie tak, jeszcze coś w kuchni, jeszcze coś w pokoju. No czasem to jest ten problem w grze, że nie wiemy jaką ścieżkę obrać najpierw, tak, bo okazało się, że mamy finał w kuchni. Użyć dzwonka, sprawdź samochód, użyć dzwonka pewnie ponownie, gdzieś coś innego. Ogólnie poszło to dość ciekawie. Koszula chyba nie ma żadnego większego znaczenia. No dobra, to lecimy dalej. Szaleństwo! Jak nas złapią, to po nas. No to co teraz? Musimy znaleźć magazyn Cyberlife. Trzymają tam części i niebieską krew. Za mną.
No to jeżeli brakowało nam akcji do tej pory, to myślę, że mamy szansę to nadrobić. Nie mogą nas zobaczyć. Domyślam się. Uwaga! I co teraz robimy? Znajdę inną drogę. No pięknie. Wiemy, kto jest tu szefową. Pozbądźmy się drona. Zostaw to mnie. Już nie wiem, co kombinujesz, ale... Okej, rekonstrukcja. Sprawdźmy to. Za wysoko. Okazuje się, że wszystkie ścieżki na pierwszy rzut oka są błędne. W porządku. Brawo, Markus. Szybko otwierajcie skrzynię i napełniajcie torby. Bierzcie ile wlezie. Przeszukaj skrzynię. Widzę trochę jak w Gwiezdnych Wojnach się można było poczuć. Może tego nie ma. Dziewczyny i chłopaki, przepuśćcie nas. Jeśli nie chcecie draki. Nie po to tyle tu działaliśmy, żeby teraz się nie dostać do skrzyń. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Trzeba specjalnie biegać, nie możemy. O, przepuścili nas, no to dobrze. No to wio. Bezprawnie wtargnęliście na teren prywatny. Wasze najście stanowi naruszenie drugiego stopnia. Muszę zawiadomić ochronę.
John! Szlak by trafił tę maszynę. Gdzie on znowu polarł? O. Chwycił Krysię, ucieknij. Zabij? Nie. Spróbujemy się z nim ukryć. John! Musisz mi pomóc. John! Trzymaj, puść, atak. Trzymaj. Najpierw dron, a teraz to... Ja to mam pecha. Kończmy tę zabawę i spadajmy stąd! Trzeba znaleźć więcej tyrium. Mamy go o wiele za mało. Nie wiem, jak traktować tego androida z obsługi, bo... Jeszcze chyba nie stał się defektem, ale jednocześnie coś jest z nim nie tak. Sprawdź większą skrzynię. No, od przybytku głowa nie boli, ale... No nie wiem. Jesteście tacy jak my. Nie chcecie być wolni? Wolni ich, zamknij. Dołączcie do nas. Więcej nie uniesiemy. Chodźmy już! Chcę iść z wami. Jest po ich stronie. Nie możemy mu ufać. Zaryzykował dla nas. Nie zostawiajmy go tu. Nie możemy ich stąd zabrać. Za duże ryzyko. Wracają z nami. Wiem, gdzie znaleźć jeszcze więcej części. Co masz na myśli? W wozach. Są pełne biokomponentów. Jeżdżą automatycznie, ale mając klucz, można nimi kierować. Gdzie jest ten klucz? Tutaj, w głównej sterowni. Jest tam dwóch ludzi. Nie możesz im pozwolić się zauważyć. To samobójstwo, Markus. Torby są pełne, mamy części, więc spadajmy, zanim nas złapią. Mówimy o ciężarówce pełnej części. Wystarczyłoby dla wszystkich. Nie możemy stchórzyć. A jak nas zabiją, nasi nie dostaną nic. Dajmy spokój, to zbyt ryzykowne. Czekajcie. Jak nie wrócę za 10 minut, uciekajcie. Markus. Pójdę z tobą. Nie, pójdę tam sam. Nie ma sensu, żebyśmy oboje ryzykowali życie. Widać, zaczynają się tworzyć pewne podziały w naszej grupie. Co na pewno nie jest bez znaczenia, ale... Okej, to już mamy odpowiedź, czy psy są w stanie nas wyczuć. Co tu jeszcze mamy? Że przekradniemy się za ich plecami. Nie ma sensu iść, bo oni są z... A, chyba że spojrzeć.
Wiemy, gdzie jest. Ten samochód jechał niestety. Rozpraw się ze strażnikami. Oj! I to jest duży problem, tak? Bo pojawia się pewien konflikt interesów. Z jednej strony nie chcielibyśmy nikogo skrzywdzić. Z drugiej, czy jest co do tego możliwość? Nie lubią burzy. Tak. Chciałem pojechać z dzieciakami w weekend pod namiot. Ja se pojechałem. Mike nadal siedzi w czwartej? Ukradnij broń. Coś jest tam za tym przejściem. Na to wygląda. Powinien dawno skończyć. Lepiej to gnić niż łazić w taką lewę. Nie, zrezygnujemy z tego, tak. Bo boję się, że Markus by od razu to potraktował jako popchnięcie całej sytuacji naprzód, tak? Czyli od razu grozi. Odciąć prąd. Wygląda na zdecydowanie lepszy plan. Pytanie, gdzie mają zasilanie? Domyślam też nie... O, weź. Za dużo czasu, nie możemy tu spędzić. Krótkie spięcie. Może. Pokaż się! Wiemy, gdzie jesteś! No kolego, tempo! Załatwione? Świetnie. Co nie zmienia faktu, że wiedzą już o nas, więc nie mamy za bardzo czasu. Chyba, że chcą się przejechać. Ucieknij. A, jak rozumiem, jedziemy. Ktoś wie, jak się tym steruje? Już! Właśnie! Ale że niby my? Najgorsze, że sterujemy tym. I nie mam pojęcia. Jak? Jest tu wsteczny? Aha. Tyle dobrze. Ciężarówka! Zajumaliśmy całą ciężarówkę! Mamy biokomponenty dla wszystkich! Nie dalibyśmy rady bez Markusa. Przybyłem do Jerycha, bo tu androidy są wolne. Możemy żyć w ciemności, licząc, że nas nie znajdą.
Możemy umierać w milczeniu, czekając na zmianę, która nigdy nie nadejdzie. Nie chcę takiej wolności. Nie będę błagał o prawo do uśmiechu, do miłości czy do dumy. Nie wiem, jak jest z wami, ale ukryty głęboko we mnie głos przekonuje mnie, że mogę więcej. Ja też żyję, a oni już nie mogą mi tego odebrać. Dni naszej niewoli minęły. Jeśli nie chcą nas słuchać, krzyczmy głośniej. Nie chcą nam czegoś dać? Weźmy to. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy żywi. I wolni. Co nie zmienia faktu, że ta historia idzie naprawdę w przerażającym kierunku. Markus ukradł ciężarówkę. Jak widać, finałów mogło być kilka. Przypuszczam, że ten na dole to niepowodzenie na każdym z etapów. Tak, i bardzo łatwo było dojść do tej ścieżki. Zresztą, no właśnie, 68% osób zdecydowało się wykraść klucz, uniknąć strażników. Tutaj też wywołaj awarię, a prawdopodobnie też groźba bronią i tak dalej mogła doprowadzić do nieco gorszego finału. Pośrodku pewnie ta opcja pośrednia. Bierzemy co mamy i tym się zadowolimy. No dobrze, ale tu na ten moment możemy jedynie pogdybać, co by było gdyby. No właśnie. A jak to będzie, zobaczymy wkrótce, podobnie jak i kolejny odcinek. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.